Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzart, witam w kolejnym odcinku z rynku Steam I dzisiaj taki przeglądzik, dawno nie było przeglądu, więc po, poobserwujemy co się dzieje Pogadamy też troszkę o skrzynkach, bo coś tam odbiły, więc zaraz Wam to pokażę Tylko to było wcześniej, no niestety nagrałem dwa filmy tam na zapas, więc tak naprawdę to nie byłem w tym na świeżo Wczoraj i przedczoraj wczoraj sumie przedwczoraj to jeszcze byłem, ale wczoraj nie, więc nie śledziłem ruchów I na szybkim wstępie jeszcze tylko, najlepsza strona do wymiany swoich skinów monki. więc jeżeli chcesz wymienić swoje skiny to zapraszam, link do strony oczywiście w opisie z kodem ELTAR dostaniecie darmowe 5 dolarów przy wymianie plus do tego przy wpłacie, tutaj wraz z moim kodzikiem dostaniecie 35% bonusu do doładowania przy doładowaniu 1000 dolarów, darmowe 350 dolarów przy doładowaniu 100 dolarów, darmowe 35 dolarów eee, i do tego jakby było mało, strona nie wlicza cen naklejek przez to wyjmiecie mnóstwo takich różnych krawcików i naprawdę trochę tego jest My tak ktoś chce coś drogiego wyłapać, naprawdę się da tylko trzeba po prostu posnajpić eee, lub po prostu mieć coś fajnego do po prostu grania bo trochę, no trochę jest, eee, dobra My przejdziemy do filmu już. Przede wszystkim na strzeniach coś się działo, nie śledziłem tak dokładnie, więc po prostu nie mam pojęcia co tutaj się wydarzyło, nasze saliki, które mamy, zobaczcie, pyk, 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 29. 79,95, no fajny wzrost, fajna odbitka, naprawdę fajnie to po prostu wygląda, patrząc nawet pod sprzedaż, bo to nawet można było zarobić tako sobie to sprzedając i kupując, patrz na to, że 22 maja to jeszcze było po 72 grosze, a 30 maja to było po 95 groszy, przecież to jest naprawdę bardzo duży przeskok, zobaczcie w 8 dni, tydzień tydzień to, to zajęło, żeby takie pieniądze takich kosztowało to jest naprawdę sporo, jakby nie patrzeć na takie wzrosty i naprawdę ciekawe, i tak chyba wszystkie skrzynki z puli dropów, takie coś zaliczyły? E, takie wzrosty jak widzicie e, czekajcie, czekajcie, czy wszystkie szynki, tylko z polidropów, czekajcie, a weźmy jakąś... E, nie z polidropów, dajmy chromatyczność, też zaliczyła jakieś wzrosty. Nie, ok, czyli tutaj szynki tylko e, z polidropów, e, zaliczyły wzrost, ok? No i dobrze, bo i tak szczerze mówiąc są w bardzo niskich cenach, co by na to nie patrzeć, naprawdę są aż te ceny za niskie, dlatego ja tam się cieszę, że coś tam podrosły i niech sobie rosną oczywiście jak najwięcej. No. Ja tutaj wiem, że też dużo z Was ma jakieś tam w budżetach swoich pochowanych tych skrzynek, tak samo jak i ja pewnie mam, mam tam trochę tych skrzynek, więc no, tym cena wyższa, tym oczywiście lepsza, czyli SnakeBite tutaj raczej nie zareagował, skoro, nie no, SnakeBite też coś podrósł. Zobaczy, 29 z 83 groszy poleciał. Tak naprawdę, tutaj co jest? Do złotówki. O, SnakeBite z 80 tutaj nawet groszy do złotówki podleciał. No, fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że będzie więcej takich powrotów. Tym bardziej, że SnakeBite to powinien troszkę szybszym tempem, co by tutaj nie mówić, rosnąć dla mnie. Dobra, sprawdźmy jeszcze, jak wygląda e, sytuacja o że z Paryżem. Bo to również mnie ciekawi, czy Paryż się jakoś dobrze trzyma. E, bo wiemy, że się trzyma tragicznie, ale czy jest jeszcze gorzej? E, czy jest coś poniżej 60 groszy? Nie. Ale tutaj e, pretendenci, widzę, że walka na styku, walka z 60 groszy, no A, jest taniutko, jest taniutko i będzie taniutko, na widzowie, no przez dłuższy czas na pewno będzie tutaj e, tanio. Myślę, że na Antwerpie też tutaj żadnych wzrostów, nie no, co ja piszę, co ja robię, e, nie, nie widzimy. 2 e, złote, tam kilka groszy, widzę, że do góry poleciała, e, kapsuła, ale to taki wzrost raczej nieznaczący, o ile rynek Steam w ogóle pozwoli mi tutaj wejść. No, taki nieznaczący wzrost, mały, mały, ale dobra, ale coś się rusza, coś się rusza, mam nadzieję, że to się bardziej ruszy przede wszystkim. Co by to jeszcze więcej Wam powiedzieć, widzowie, z takiej ciekawej rzeczy? No, można tak nawet skromnie powiedzieć, że troszkę, troszkę nudy są, jeżeli chodzi o teraz sytuację na naszym kochanym rynku. Taki okres przeczekania mi się wydaje, że musimy po prostu posiedzieć, być cierpliwym i czekać na jakieś nowości, na jakieś zmiany, żeby coś się działo, ale patrzcie w ogóle na to, jak Kopenhaga się nie najgorzej trzyma, co by nie patrzeć. Miał te wzrosty, te spadki, gdzie na nawet niżej. A teraz nie wygląda to tak źle. No. Tym bardziej, że na czas, ile już trwa Kopenhaga, ile już jest w gierce, no to no, już jest to minus duży, co by tu nie gadać. Już można powiedzieć do minusów, już nie ma co gadać. Już jest Kopenhaga w grze za długo. Po prostu jest to za długo. Już to trwa po prostu. No za długo, no trwa to za długo, co by było nie gadać. E, więc co widzę, to było tyle, taki krótszy dzisiaj przeglądzik, Życzę miłego dzionka, odpoczywajcie, ciepło jest. Znaczy nie wiem, czy wszędzie ciepło jest, dużo deszczy w Polsce. E, I co, jeżeli lubicie kana kanał z inwestycjami, kanał z inwestycjami, kontent inwestycyjny, to zapraszam do subskrybowania. Trzymajcie się, cześć, cześć.